Witamy z kolejnym filmiku. Dzisiaj jest wtorek i dzisiaj mam na 7.30, ale może wrócę wcześniej, czyli może już o 11.30. Jest godzina 15.30, właściwie już prawie 16.00 i dopiero teraz wracam do domu. Więc jednak nie mogłam skończyć wcześniej. Dopiero będę gdzieś w domu na 16.00. Teraz będę otwierać kalendarz adwentowy. Zaczniemy od Maltesers. Dzisiaj jest 12. To mi się rozerwało okienko. Zaraz otworzę i do was wrócę. I trafił się taki misiu i on chyba już był raz. Teraz otworzymy Milka 12. Mamy taki samochód. I otworzymy jeszcze ten kalendarz. Jest bardzo ładna czekoladka. Jest to taka śliczna choinka. I teraz oczywiście otworzymy kalendarz moich dziewczyn. Tutaj Majeczka leży pod kocykiem. Maja, szukaj dwunastki. No, szukaj. Gdzie jest dwunastka? Szukaj. O, dzisiaj mamy takie przysmaki, których jeszcze nie było w tym kalendarzu. Są na pierwszy raz. Jest to chyba kształt takich aniołków. Takie małe mini przysmaki aniołki. Ale zaraz je otworzę i na pewno dam spróbować. I to są wszystkie rzeczy, jakie nam się trafiły dzisiaj w kalendarzach. I tu oczywiście dajemy takiego jednego aniołka. Maja pokruszyła, ale na pewno teraz to zje. Chociaż te inne przysmaki bardziej jej smakowały z tego kalendarza. No nie wiem. Chyba tak średnio jej smakowały dzisiejsze. Udałbym się dzisiaj iść na spacer i jedziemy z samym smerem, chociaż jest już ciemno. Może mam kawałek, dobra. Tutaj są ja z jedną kawałkę.
Wyszliśmy na taki trochę spacer z niej. Majeczka tam sobie wącha. I poszliśmy tutaj do parku. Na przykład wam pokażę, jak mamy ozdobiony park świąteczny już. To jest daleko widać fontanna. I tu mamy taką ładną ozdobę renifera z prezentami. I Sonia tutaj ogląda renifera, zrobię jej jeszcze zdjęcie. I widzicie, tam jest majeczka. Tu Sonia. A teraz Sonia. Tu wam pokażę fontannę. I Sonia tam idzie. A tu jest tak oświetlony taki jakby puff. Maja chodzi obok. I tu też mamy koło sklepu takie świecące. Majeczka. I my przed chwilą wróciłyśmy ze spaceru. Ja zaraz tutaj Sonię rozbiorę. I już będę kończyć też ten filmik. Jeżeli wam się podobało, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, czyli już jutro.